Servus, mam na imię Łukasz i ja lubię po prostu opowiadać. Wybrałem się wraz z biurem turystycznym Globetrotter 4x4 w miejsce, które nie jest tak bardzo znane dla Polaków. W miejsce, które leży na samym południu, na zwrotniku Koziorożca i to jest państwo, które nazywa się Namibia. No właśnie, wybrałem się tam i teraz opowiem wam, jak spędziłem i jak wyglądały przygody podczas 2 tygodni pobytu w tamtym państwie na zwrotniku Koziorożca. Żeby przybliżyć wam realia tego południowoafrykańskiego państwa, stworzyłem listę 6 faktów na jego temat, żebyście się bardziej z nim zaznajomili. Fakt pierwszy. Populacja Namibii wynosi 2,5 miliona ludzi, czyli tyle, ile jest mniej więcej w Warszawie. Fakt drugi. W Namibii mamy powierzchnię całego państwa, która wynosi 830 tysięcy km kwadratowych, czyli 2,5 razy więcej niż to, co jest w Polsce. Fakt trzeci. Z tego 2,5 miliona ludzi bezrobotnych jest około 30%. I tak samo fakt czwarty. Z tych 2,5 miliona ludzi jakieś 750 tysięcy żyje poniżej granicy ubóstwa, czyli poniżej 1,25 dolara dziennie. Fakt szósty. Językiem urzędowym jest angielski, w związku z czym nie mieliśmy żadnego problemu z tym, żeby porozumieć się w języku angielskim, albo przynajmniej w jakimś takim afrykańskim angielskim, który w miarę staraliśmy się zrozumieć. Natomiast głównymi lokalnymi językami są 3 języki. Język Herero, Moro, neta hapo huenda, amingombiri chesika kashipuka, amo muhingirewera kandro yoshiherero, amo mukwatirawa namibie. Język Oshiwambo, który mówi prawie połowa ludności. Moerepo moarabo no matokerapo, edinanga mekuindeli mulonganda dara moshirongo namibie, pandipo peshiwambo. Oraz język Nama. I to, co jest ciekawe w języku Nama, to jest to, że występują tam głoski klikalne. Jedną z nich jest Fakt siódmy. Położenie Namibii. Namibia leży między innymi na zwrotniku Koziorożca, czyli daleko, daleko od Polski, na południe. Ale gdybyśmy udali się do polskiego miasta Poznań, następnie znaleźlibyśmy gdzieś kompas, wskazali południe i cały czas przez rzeki, góry, doliny, morze, jeziora i wszystko, co napotkamy po drodze, szli na południe, to doszlibyśmy na wprost do stolicy Namibii, którą jest Windhoek. Kto z nami pojechał? Było nas 16 osób, z czego ta grupa dzieliła się na 2 mniejsze, na 10 i na 6. Ale mniejsza o to. Kim byli ludzie, którzy z nami pojechali? No to mieliśmy tak, mieliśmy kapitana statku, mieliśmy urzędniczkę z Dolnego Śląska, mieliśmy właściciela pensjonatu z południowej Polski, ale także księgową z północnej, przewodnika, mieliśmy przyszłego studenta w przyszłym roku, aktualnego maturzystę, ucznia szkoły podstawowej, no i paru, 20-parolatków takich jak ja. Po wylądowaniu na lotnisku w Windhoeku zostaliśmy odebrani przez shuttle i zostaliśmy dostarczeni do naszego pensjonatu, w którym spędziliśmy wieczór, a następnie noc. Tylko zanim nastała noc, wybraliśmy się na kolację, jakże, w stylu afrykańskim, czyli co jedliśmy? To jest tak, że nie jedliśmy nic. Nie, jedliśmy mięso i było to mięso dziczyzna. 5 rodzajów mięsa, z czego jedno było kurczakiem, więc 4 rodzaje dzikiego mięsa. I było to kuru, zebra, springbok oraz oryx. I wszystkie te zwierzęta potem wydzieliśmy na naszej trasie. W tym momencie znajdujemy się w Windhoeku, to jest stolica Namibii. Jest drugi dzień naszego wyjazdu. Wczoraj tutaj przylecieliśmy, przespaliśmy noc i teraz właśnie odbieramy tamte samochody. Są to Toyota Hiluxy z takimi namiotami na wierzchu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda rozkładanie takiego namiotu, a właściwie jak nie powinno wyglądać. Następnego dnia mieliśmy bardzo ważne zadanie. Zrobić zakupy na kolejne 6 dni oraz dojechać na kolejne 700 km do miejscowości Sesfontein, w której to spotkaliśmy się z resztą grupy. Na samym początku droga wyglądała jak standardowa europejska droga. Autostrada. 2 pasy, płotek, za płotkiem drzewka i kopce termitów. Tego akurat nie ma w Polsce. I teraz jechaliśmy na północ jakieś 500 km. I to zajęło nam jakieś 5 godzin. Następnie kolejne 200 km do Sesfontein jechaliśmy po drodze, która była trudniejsza. Była to droga szutrowa, poprzecinana dolinami wyschniętych rzek. I te kolejne 200 km jechaliśmy 4 godziny. Tuż po zmroku wydarzyła się nam pierwsza przygoda. Jest taka technika jazdy samochodem po pustyni, albo tak jak w terenach szutrowych, gdzie mamy duże kamienie, że spuszcza się troszeczkę powietrza z opon, w związku z czym raczej nam taka guma, gdy będziemy jechać, nie pęknie.
Jeżeli się tego powietrza nie spuści, jeśli szybko i wpadnie się na kamień, to mamy taką sytuację jak za nami i samochód właśnie musi wymienić w nim taką oto gumę. Oczywiście nikomu innemu z ekipy 6 samochodów nie przydarzyła się ta pierwsza opona. W naszym samochodzie ona właśnie walnęła, ale teraz nie o tym mówię. Przy wyciągnięciu opony wyciągnęliśmy klucze z bagażnika, to jest taki bagażnik w skrzyni i teraz on jest zamykany na kłódkę. Tylko że z całego tutaj wszystkich emocji, które towarzyszyły w mianie pierwszej opony, zapomnieliśmy zamknąć tej kłódki, po czym po jakichś kolejnych 3 kilometrach okazało się, że brakuje w naszym samochodzie śpiwora, takiego worka ze śpiworem oraz połowy zapasu wody. Na szczęście z tyłu za nami jechał samochód, który zgarnął przynajmniej część rzeczy, które nam wypadły, bo częściej po prostu podejrzewam, że się nie doliczyliśmy. Ale już wracając na miejsce postojowe, zaparkowaliśmy pod skałami, ustawiliśmy nasze samochody w literę C, rozpaliliśmy ogień. Co na tym ogniu smażyliśmy? Zobaczcie sami. Jesteśmy na pustyni, w środku Namibii. Posłuchajcie, tu nie ma wody, nie ma trawy. Są tylko kamienie i co tu jest? Tu jest opał. Bo tutaj dużo jest krów dawnych. Znaczy one kiedyś były, jak były trawy, no ale opał został. Więc my ten opał bierzemy do ogniska i sobie co robimy? Wsadzamy sobie ognisko i gotujemy steki. Proszę bardzo. Voila! Kolejnego dnia rano odbyła się narada, podczas której ustaliliśmy, dokąd pojedziemy. No a także musieliśmy pogratulować sobie naszego pierwszego widoku dziennego z pustyni Namib. Pamiętacie film Mad Max? To właśnie na pustyni Namib była kręcona jego ostatnia wersja. Nawet w tak suchym miejscu jak pustynia Namib znajdują się obszary o troszeczkę większej wilgotności. I teraz poza tym, że one są w kotlinach i są troszeczkę bardziej wilgotne, to dodatkowo ludność lokalna buduje pompy, czyli stawia 2 solary, które są podłączone do pompy wodnej, która z odległości około kilkunastu, kilkudziesięciu metrów spod ziemi wypompowuje wodę. Następnie ta woda trafia do sadzawki i dzięki temu zwierzęta, które są w okolicy, mają szansę się napić. To pozwala zobaczyć nam takie zwierzęta jak słoń, springbok, oryks, czy chociażby nawet żyrafę. Jadąc dalej, napotkaliśmy rzekę Harusip. Rzekę, która jest rzeką okresową, czyli w porze deszczowej wylewa, w porze suchej jej nie ma i można spokojnie przejechać. Staliśmy przed kolejnym wyzwaniem, a mianowicie, czy ją przejedziemy, czy jednak piaski, które w niej są, ruchome piaski, sprawią, że się gdzieś zapadniemy i zalejemy silnik. Może damy radę. O, o. O, 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 zobaczcie, jak tu fajnie. Nie, chyba jednak to za... Kurczę, chyba jednak to jest zły challenge. O, o. Fajnie. Chodzimy, nie. Słuchajcie, tu są ruchome piaski. Tutaj nie przejedziemy. Tym razem musimy się cofnąć. Rzeka Hurasik nas pokonała, ale my ją objedziemy i dojedziemy z innej strony. Na pustyni Namib mamy widoczną erozję. Powstaje to w ten sposób, że mamy piasek, który jest podniesiony przez wiejący wiatr. Następnie obija się on o skały i zależnie od siły, a także kąta wiania wiatru, stwarza różne kształty, różnych struktur kamieniom. Zanim dojechaliśmy na miejsce naszego noclegu, przytoczę wam jedną opowieść. A mianowicie na trasie zatrzymaliśmy się w miejscowości Outio, w której cała ekipa zjadła obiad, no cała poza mną. Ja stwierdziłem, że w tym czasie się przejdę i zrobię parę ujęć lokalnej miejscowości. Gdy tylko odszedłem jakieś 100 metrów od restauracji, to podszedł do mnie biednie ubrany człowiek, lokalny, i chciał sprzedać mi swoją pamiątkę. Moją standardową polskością powiedziałem nie, bo poczułem się trochę przyparty do muru z jego całą otwartością. I po tym jak poszedłem sobie kawałek dalej, on powiedział, że jeszcze się ze mną spotka i powiedziałem, że nie ma problemu. Oczywiście nie grozi mi, tylko powiedział tak to normalnym głosem. I zrobiłem kółko wokół miejscowości, on mnie znowu zobaczył, jak robiłem, kończyłem to kółko i podszedł do mnie. I wtedy pomyślałem sobie, że tak naprawdę ten człowiek, który nie ma nic, bo zarabia, podejrzewam, że raptem kilkanaście, kilkadziesiąt złotych dziennie, zachowuje się dokładnie tak samo jak my w Polsce. W sensie, my mamy nasze CV, mamy nasze rozmowy kwalifikacyjne, próbujemy sprzedać komuś naszą usługę w Polsce, ale kiedy jedziemy do Afryki i ktoś próbuje nam sprzedać bloczek, podchodząc do nas, to czujemy się przyparci i jednocześnie się zamykamy. Jeżeli tylko taki lokalny chłopak
byłby w stanie zrozumieć naszą mentalność i zrozumiałby to, że jesteśmy zamknięci na to i potrzebujemy trochę więcej przestrzeni, wiedziałby, znaczy to prawdopodobnie zrobiłby więcej pieniędzy. A raczej mnie nauczyło to większej otwartości, że tak naprawdę my, oni, czy ktokolwiek inny, nie różni się tak naprawdę prawie niczym. Po całodziennej podróży dojechaliśmy pod wiszące skały, pod którymi zaparkowywaliśmy nasze samochody i rozłożyliśmy się. Część z nas odkryła w sobie nową umiejętność, zdobyła nową sprawność, a mianowicie sprawność 5 litrów, która polega na tym, że jesteśmy w stanie się umyć razem ze spłukaniem w 5 litrach wody, czyli tyle jest w bajaku. Tak właśnie zakończył się pierwszy i drugi dzień naszej podróży. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejną niedzielę o 18, wtedy opublikujemy film. Teraz jedna ważna rzecz. Ja wierzę w karmę, to znaczy, jeżeli ja coś daję, tak jak na przykład ten film i każdy kolejny, to dużo dobra będzie do mnie wracać. Więc chciałbym, żebyście wy też zostawili dla mnie coś, dali mi coś, czyli do siebie lajka, komentarz, a może pokażecie to swojemu znajomemu, którego lubicie. Natomiast jeżeli tak obejrzycie i zostawicie to w tyle, to prawdopodobnie w kolejnym wcieleniu zostaniecie kamieniem albo liściem, którego zjada stojąca koza w Namibii. Tego nie chcecie.